Witam Was serdecznie. W to niedzielne popołudnie. Mamy dzisiaj 29 stycznia, także ostatnia niedziela miesiąca. Ostatni dzień ferii w województwie podkarpackim i śląskim między innymi. A ja zaczynam pierwszy dzień pracy po dwutygodniowym urlopie. I od razu nowe nagranie, czyli linia 44. Jest to mój drugi raz na tej linii. Pierwszy wykonywałem mniej więcej rok temu, czyli jeszcze w czasie, kiedy nie nagrywałem przejazdów na kanał. I co, pokażę Wam dzisiaj trasę, jak się uda, w czterech możliwych wariantach. Także będziemy sobie właśnie startować. Dosłownie za 6 sekund mam odjazd. Zobaczymy, czy będę po takim długim czasie potrafił jeździć. Dobra, jedziemy sobie. Linia 44, kierunek Tyczyn. I akurat w tym wariancie linia ma 16 przystanków, czyli dość krótka linia, bardzo prosta zresztą, co za chwilę Wam pokażę. Jest to druga linia, którą nagrywam z ulicy Dworaka. Jeszcze została mi linia 57. Powinienem zawrócić, właściwie skręcić w prawo, ale w związku z tym, że w niedzielę odbywa się targ przy Dworaka, widzę, jest jeszcze znak zakaz wjazdu, więc odpuszczę sobie wjazd. Zawrócę sobie tutaj i jedziemy na pierwszy przystanek, czyli przystanek przy ulicy Rejtana, a konkretnie Rejtana ku Stronia 03. Jak już wspominałem na nagraniu między innymi z linii 7, pierwszy przystanek na Rejtana, czyli Rejtana Lwowska, to jest przystanek, na którym nie stają autobusy zjeżdżające z ulicy Lwowskiej, czyli linia 7 oraz linia 44, bo jest to jedyna linia, która jedzie prosto w kierunku właśnie Alei Tadeusza Rejtana. Fajnie po długiej przerwie wrócić do pracy, ale jak wiecie z nagrań, w trakcie tych dwóch tygodni miałem przyjemność usiąść za sterami autobusu, a mianowicie za sterami Mana A21 NL223 z MPK Kraśnik, numer taborowy 119. Także dosłownie dwa dni temu była premiera właśnie z przejazdu linią 2 z dworca PKP na Racławicką w Kraśniku. Dzisiaj mamy 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolega autobusowa Zajawka prowadził live rano na kanale, także mogliście go zobaczyć. No, ja niestety jeżdżę linią, która ma przy niedzieli dość małe oburzenie pasażerów, więc i automatycznie raczej się u mnie wolontariusze nie pojawią, chociaż pierwotnie był taki plan, ale doszli do wniosku, że jednak nie zbyt dużo pieniążków by uzbierali u mnie, więc wybrali inne linie. No i jesteśmy, tak jak mówiłem, na Alei Tadeusza Rejtana. Zbliżam się do pierwszego przystanku. Muszę się teraz przyzwyczaić. Przesiadłem się z mojego demona prędkości, czyli Renault Talia 1.2, w której trzeba deptać dźwignię przyspieszenia, żeby osiągnęła prędkość 50 na godzinę. Tutaj natomiast trzeba głaskać tą dźwignię, żeby tych 50 nie przekroczyć. No, jesteśmy o czasie. Brak chętnych. Ja sobie tylko przeczekam, bo widzę, że jedzie samochód. Dobra, jest na lewym pasie. Co ciekawe, kierowca BMW, który nawet użył kierunkowskazów. I jedziemy. Następny przystanek. Rejtana Uniwersytet. Jest to jedna z najprostszych linii w
wariancie właściwie do Tyczyna jedzie się cały czas prosto i dopiero w Tyczynie za sygnalizacją świetlną, za skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną skręca się w prawo do parku, tam jest przystanek, później skręca się w lewo, w prawo jest przystanek i znowu w lewo i właściwie dwa razy w lewo i kończymy. Lekkie zmiany nastąpiły na linii 44, kiedy jeździłem nią w tamtym roku. Jeszcze miała początek kursu przy ulicy Kilińskiego, właściwie przy placu Kilińskiego, czyli tak jak linia 0B. Dobra, lecimy sobie dalej. Natomiast teraz, tak jak mówię, startuję z ulicy Dworaka i kolejna zmiana, ale tu już na kursie powrotnym doszedł przystanek Tyczyn Grunwaldzka Pom, który kiedyś się pomijało jadąc od Tyczyna. Teraz linia 58 i 44 zatrzymują się na tym przystanku. No i mamy skrzyżowanie z ulicą Profesora Biegonia po prawej, po lewej ulicy Zagłoby. I mamy po prawej stronie budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego, a na wprost ten wysoki budynek z zegarem, to Resovia Office i centrum handlowe Millennium Hall. I po prawej stronie ulica Majora Kopisto, po lewej Aleja Niepodległości i przystanek Rejtana Kopisto. O, jednak ktoś, widzę, się pojawił. Jest i druga duszyczka. Dobra, zamykamy. Nikt się nie zbliża, mogę spokojnie jechać. Jeszcze się upewniam. A, dobra, mamy 3 sekundy do odjazdu. Dobra, jedziemy. Tutaj sobie przeskakuję na środkowy pas, ponieważ dużo samochodów z prawego pasa skręca w prawo. W związku z tym, że mamy dzisiaj niedzielę handlową, to jest wzmożony ruch tutaj. Następny przystanek Rejtana Popiełuszki. O, mamy patrol ruchu drogowego, tak zwana wypadkowa, czyli taki dość dobrze wyposażony radiobus. Nie wiem, widzicie go tu, o, jest tak widoczny na nagraniu. Tych, którzy myślą, że nie trzymam rąk na kierownicy, jest tu rączka, tylko takie ujęcie. W sumie mogłem troszeczkę inaczej ten telefon zainstalować, ale chciałem, żeby była widoczna droga i prawe lusterko. Lewego niestety nie dało się tu ustawić. W sumie nie wiem, może jakbym troszeczkę dał telefon do tyłu, to byłaby lepsza widoczność. Jedziemy w kierunku następnego przystanku, czyli przystanku Sikorskiego Powstańca Warszawy. I właściwie jadąc, a nie, jeszcze jedna linia jest, o której zapomniałem. Wspominając o skręcie z ulicy Lwowskiej, mówiłem o linii 7, a zapomniałem, że jeszcze jest linia 48, która skręca z Lwowskiej w Alei Tadeusza Rejtana.
Także jeszcze ulicy Rejtana, Alei Tadeusza Rejtana nie zamknąłem nagraniami, bo brakuje mi do kompletu linii 48. A właściwie jeżeli chodzi o nagrania przejazdów liniowych, to właściwie do linii 47 do kompletu brakuje mi już tylko linii 39. Pozostałe wszystkie zostały nagrane, nie licząc zmiany tras typu linia 9, którą będę musiał nagrać od nowa. Za chwilę możliwe, że znowu się coś zmieni, bo zaczyna się małymi kroczkami etap zmian układu połączeń rzeszowskiej siatki komunikacyjnej. Zresztą Rzeszów nie jest jedynym miastem, które zmienia sieć połączeń. Tak samo teraz się właśnie dzieje w Kraśniku. Linie zostają wydłużane, ponieważ Kraśnik wszedł jakiś związek gmin. Ale możliwe, że jeszcze uda mi się wrócić do Kraśnika i coś nagrać. Bo widziałem, że Wam się podobało. I przecinam teraz sobie skrzyżowanie z Aleją Powstańcy Warszawy po lewej stronie Alei Armii Krajowej. I wspomniany przeze mnie przystanek Sikorskiego Powstańcy Warszawy. Absolutnie nie przejmuje się opóźnieniem rzędu minuta czy dwie, ponieważ zaraz to nagrobię, nie ma dużo ludzi w autobusie i o ile nikt nie będzie się chciał dosiąść, to nie powinno być problemu. Widzicie, jadę dzisiaj króciakiem, także właśnie jadę autosanem Sun City M10LF numer taborowy 908. Przede mną numer taborowy 907, to też jest właściwie rzadkością na linii 37. No i startujemy sobie, korzystając z tego, że jest okienko na prawym pasie. Sikorskiego Łukasiewicza. Następny przystanek to jest Sikorskiego Domki. Pani pasażerko odpowiednio wcześniej zasygnalizowała zamiar, chęć opuszczenia pojazdu, także mogę sobie spokojnie dostosować prędkość i odpowiednio wcześniej zacząć hamować, bo jak wiecie, podczas prowadzenia autobusu należy unikać gwałtownego przyspieszania i hamowania, żeby nie poprzewracać pasażerów. Strażacka.
jesteśmy aktualnie na skrzyżowaniu z ulicą Strażacką po prawej stronie, po lewej z ulicą Lotniczą. I tu za skrzyżowaniem przy hotelu Villa Riviera znajduje się wspomniany przeze mnie przystanek Sikorskiego Strażacka. Od 1 do 5, rzecz jasna. I następny przystanek Sikorskiego Granica. Także pomimo niezbyt pochlebnych opinii na temat marki Autosan, dalej twierdzę, że jest to dobry autobus, kwestia tylko odpowiedniego zadbania. Wiadomo, że czasami bywają drobne niedociągnięcia, ale trzeba też brać pod uwagę, że jest to autobus niskobudżetowy. No, najtańszy właściwie chyba w tym momencie na rynku, na polskim rynku. Złego słowa nie mogę powiedzieć, ja osobiście jestem zadowolony. Jedyną wadą krótkich autosanów, co już wielokrotnie powtarzałem, jest
oddzielny zbiornik do zasilania ogrzewania postojowego, co powoduje, że jeżeli są duże mrozy i na pierwszej zmianie zmiennik cały czas korzysta z niego, to już na drugiej zmianie może tego paliwa braknąć. Natomiast oprócz tego brak zastrzeżeń. Bardzo fajnie się prowadzi, zwinny, zwrotny. Minęliśmy przystanek Sikorskiego Granica. I właśnie mijamy skręt na pętlę 31 ósemki. Zresztą widzieliście na nagraniu, ósemka wyjechała przed chwilą. A my zbliżamy się do przystanku Tyczyn Grunwaldzka POM 02. Po lewej stronie właśnie mijamy przystanek, który do niedawna był wyłączony z obsługi MPK. Od 1 stycznia normalnie zatrzymują się na nim autobusy. A ja już widzę, że pasażer mi zgłosił zamiar wysiadania na przystanku, więc trzeba się zatrzymać. Aktualnie na pojeździe zostało mi 3 pasażerów, 4. I do końca trasy mam 2 przystanki, czyli przystanek Tyczyn Park. Jak oglądaliście nagrania z przejazdu linii 37, to skręcałem w prawo, natomiast 44 i 58 jadą na wprost. Także najbliższe dwa przystanki są przystankami, przepraszam, najbliższy przystanek jest przystankiem wspólnym dla linii 58 i 44, natomiast następny przystanek, który będziemy widzieć na nagraniu, jest przystankiem wspólnym dla linii 44 jadącej do Królki i linii 58 jadącej do Czerwonej. Aktualnie zostało mi 3 młodzieńców na autobusie, także ja startuję sobie w stronę ostatniego przystanku. I teraz taka ciekawostka. Generalnie rzecz biorąc powinienem się zatrzymać na przystanku, który jest przystankiem końcowym i zarazem początkowym linii 44. Natomiast jeżeli stanę na tym przystanku, może być problem, bo zablokuje ruch. Muszę się upewnić właśnie. Więc jeżeli jest, jadę na przykład na pusto, to wtedy staję sobie przed skrzyżowaniem pod płotem, żeby nie blokować przejazdu. A jeżeli jadą ludzie, no to niestety muszę zajechać na ten końcowy przystanek. Tak jak teraz właśnie jest sytuacja, że mam pasażerów. Także skręcamy w prawo. I teraz jeszcze będzie skręt w lewo i na tym właściwie zakończy się trasa linii 44. Przystanek jest przystankiem wspólnym właśnie dla linii 58 i 44, a my sobie jedziemy w lewo. Dobra, jest pusto, także spokojnie mogę sobie przejechać. Na szczęście auta nie stoją po lewej stronie, więc mogę sobie stanąć spokojnie, wypuścić pasażerów. Więc ja Wam dziękuję za uwagę. Czas trwania kursu 25 minut, czyli właściwie opóźniony 2 minuty przyjechałem.
I dziękuję, do zobaczenia na kolejnych nagraniach.